Cześć, witam. Gramy sobie meczek Polska-Urugwaj oczywiście. Na szybkości zmienię sobie składy. Poziom legendarny. Oczywiście, żeby było w miarę realistycznie. Ustawimy sobie formację trzech w obronie. Ale jaką? Taką? No właśnie. Taką? O właśnie, coś takiego. 3-5-2 na dwóch napastników, dobra. Żeby było w miarę realistycznie, to za Milika wejdzie Wilczek. No i właśnie, i tu nowość. Wejdzie Zbigniew Boniek. Tak dla smaczku, tak dla ozdoby. Oczywiście również Krychowiak. Rybus schodzi. Makuszewski na skrzydło. Mączyński z Mączyński z Krychowiakiem do środka. Zieliński, Makuszewski, Piszczek, Glik, Pazdan. Glik, tak, wszystko się zgadza. No Piszczek, czy Piszczek się sprawdzi na środkowej obronie, tego nie wiem. Borut oczywiście, ostatni mecz w kadrze, również trzeba go udokumentować. Sorry. Jakub Baszczykowski być może wejdzie za Makuszewskiego w drugiej połowie. Tak pewnie też zrobimy. Góralski może też. Linety, no zobaczymy. Dobra. Może Grosickiego też weźmy sobie. No raczej środka obrony nie będziemy zmieniać. Może Bereszyński, jak nam również zmiany pozwolą. Za Jędrzejczyka. Jędrzejczyk zagra sobie najwyżej z Meksykiem. Następny mecz, okej. No to takim składem, tylko jeszcze taktykę sobie ustawmy. Swobodne, nie, tu wszystko zorganizowane, cofnięte. No i to w sumie mi pasuje. Tak możemy sobie zagrać ten meczek. No pomoc, obrona. Obronę mają dobrą. Godin. Godin tam robi robotę właśnie. W obronie. A w ataku wiadomo, Suarez, Cavani. No, zobaczymy sobie. Zobaczymy na pewno kawałek dobrego futbolu. Jeszcze raz grzeweczka, pyk, pyk. Do Lewandowskiego, Zbysiu Boniek. Dobra, zaczynamy. Polska, wiadomo, Suarez na naszych ekranach. Ciśniemy. Rozpoczynamy spotkanie. Valverde. Godin, a jeszcze sobie zmniejszmy. Może zmniejszmy sobie. Kamera. Nie. Współpraca, tak, oczywiście. Zmieńmy sobie głośność komentarza. Odgłosy z trybun może dajmy na 6. No i resztę ok, już. Resztę już tak zostaje. No i Suarez. No będzie problem, będzie na pewno problem z nim. Oj. Ale nieźle, nieźle na razie. Zobaczymy jak Zbonik się sobie poradzi. Świetnie. No na razie sobie radzą. Makuszewski dobrze, na razie na skrzydle. Makuszewski. Aj, tutaj niedokładnie już do Roberta Lewandowskiego. Ale nieźle, nieźle. Myślę, że może być kłopot troszeczkę w obronie. Może być kłopot w obronie, ale super. Odebranie teraz Mączyńskiego. Tak jak mówiłem, gram na legendarnym poziomie, a przy piłce Zbigniew Boniek. Mączyński już do Bońka. Boniek, no nie ma faulu. A dziwne, Krychowiak. Oj, Cavani, teraz groźna sytuacja, Cavani. Caracas. No i będzie środkowanie, nie. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Cały czas Caracas, ale już Zieliński, fantastycznie. No i dobrze. Makuszewski i Piszczyk. I Mączyński, bardzo dobrze, bardzo dorośle. Krychowiak z Zielińskim. Krychowiak. Bardzo dobrze. Bardzo dobry przerzut do Łukasza Piszczka i Łukasz Piszczek teraz. Spokojnie, spokojnie panowie. Wilczek do Roberta, dokładnie. Mączyński. No i tu duże miejsce ma Makuszewski. Makuszewski, szkoda. Ale jest Krychowiak. Krychowiak na pewno będzie dośrodkowanie. Krychowiak, Krychowiak, cały czas Makuszewski już.
podanie do Makuszewskiego, ale teraz co zrobi Tomączyński? Fatalnie. Rodriguez odbiera piłkę Cavani, on jest groźny, on ma szybkość, jak dobrze podał Suarez, może być groźny, jednak Suarez do tyłu, spokojnie, ale już tracą, jest szansa na dobre kontrę, bardzo dobrze, i do Wilczka, Wilczek, Wilczek, i Zbigniew Boniek, jeszcze szansa, spalony, ale piłka w siatce chyba nawet, ale nie, jednak jest rzut rożny i Boniek do środka, i Glik, aj. Glik. Dlaczego Glik jest łysy? Nawet tego nie wiem. Wilczek. I Boniek. Rodriguez. Benacur. Cavani. Glik w sumie jakieś chyba włosy ma. A tu jest kompletnie łysy. No dobra. Mniejsza o to port z broni, no i dobrze, no i dobrze. Bardzo dobrze. Ależ teraz szansę, znowu Bord. Ale to chyba był jakiś obrońca, nie wiem, jednak nie był Bord. Rodriguez. I podbie. To świetnie Wilczek. Świetnie Wilczek, no Robert, ustaw się jakoś. Jakoś nie zamierza nic nam pomóc. Robert. Przerzut, ale to jest niedokładne podanie. Szkoda Rodriguez. To Suareza. Na razie Suarez nic nie pokazał. Cavani, Cavani. I świetnie Pazdan. Piszczek. Bardzo dobrze na razie Polacy grają. Lewandowski. Mączyński, Piszczek. Bardzo dobrze. Wilczek, super. Elegancko na razie wszystko, ależ tutaj już niedokładnie, a szkoda. Silva. No chyba się nie uda tego odebrać. A jednak się udało i bardzo dobrze. No i jeszcze raz bym chciał zobaczyć z bliska twarz Glika. Nie wiem czy jest do siebie podobny, no ale mniejsza z tym, dobra. Jest szansa na teraz dobrą akcję, teraz wygrać tą główkę Robert. Nie udało się. Szkoda. Suarez. Ale Suarez po raz kolejny traci piłkę. I dobrze, tutaj świetnie. No i teraz do Bońka, Boniek. Boniek. I Zieliński strzela. Szkoda. Szkoda, ale nieźle było. Lewandowski, no może troszkę bliżej pressingiem, panowie. Ale może być nieźle w tym meczu Cavani. Oj, teraz dobrze, teraz zagrali. 3 na 3 już. Wracają Polacy Cavani. Ale nic z tego. Nic z tego. Pazdan, bardzo dobrze. Krychowiak. Elegancko do Wilczka, Wilczek. No na razie naprawdę dobrze, dobry mecz Wilczka. I Robert. Oj, to był faul. To był faul. To był faul. No i teraz może... No to miejsce dla Lewandowskiego. Tak, tak zrobimy. Nie będziemy kombinować. No może jakaś kartka? Nie, nie ma nic. Ej, jest jedna żółta kartka. Dla zawodnika z numerem 15. Ale już po raz kolejny przybił się Robert Lewandowski. 18 metrów do bramki. No i popatrzmy, Robert Lewandowski. Lewandowski obok, ależ minimalnie. Minimalnie Robert. Ale nieźle. Widzę, czego teraz on blisko podchodzi. I nieźle teraz. Ależ teraz podanie świetne, Zieliński przy piłce. A i teraz już troszkę słabiej. Na razie Urugwaj wiele do powiedzenia nie ma. No i popatrzmy, Suarez. Do Cavaniego, Cavani przy piłce. Polacy czujnie. Cavani, Suarez, ależ poprzeczka. Wiele i Boruc teraz już. Dobrze, spokojnie, spokojnie, Zieliński. Było blisko. I teraz Makuszewski. Szkoda, że nie odegrał tej piłki lepiej.
I teraz dwóch było Polaków, był dobry pressing przez chwilę. Na kur. Suarez, on dzisiaj nie gra najlepiej. Rodriguez. Nie, to nie może dojść. Suarez, no. Suarez przy piłce. 1-0, niestety. Cavani, Edison Cavani, 1-0 przegrywamy. Ojej, szkoda, szkoda, naprawdę wielka szkoda, że Edison Cavani nam strzela taką bramkę. Edison Cavani, 45 minuta meczu, no i teraz pożegnalny mecz, Artur Borut schodzi. Wojciech Szczęsny na bramce, no dajmy zagrać Szczęsnemu w następnym meczu. No i może Teodorczyka sprawdźmy. Właszczykowski od razu wejdzie. Ja nie wiem, czy mogę tyle zmian przeprowadzić, no ale na razie tylko tyle. Tylko tyle, jak na razie Błaszczykowski, Lewandowski, przepraszam. Zieliński, no może teraz szybciej Polacy zagrają. Nie, szkoda. Jest koniec tej połowy. No szkoda, szkoda. Ale jestem dobry myśli. Przed nami drugie 45 minut. Zobaczymy, jak zagrają biało-czerwoni. Błaszczykowski. Teodorczyk. Lewandowski. Boniek. Boniek, ale bomba. Ale broń. 1-0 cały czas dla Urugwaju. Bardzo dobre podanie do Błaszczykowskiego. No i tutaj Robert. Boniek. Było blisko. Glik dobrze. Błaszczykowski. Dobre, teraz rozciągnięcie. Ależ podanie. Teodorczyk. On musi. Jest Teodorczyk. 1-1. Brawo, brawo, brawo. Łukasz Teodorczyk. 1-1. 51 minuta meczu. 1-1. Łukasz Teodorczyk. Podchodzi Boniek, podbiegały inni. Fantastycznie. Jednak na tle innych również utalentowanych graczy z Urugwaju, tak jak Godin, już nie jest najmłodszy, ale jest bramka naszego napastnika Łukasz Teodorczyk. Po tych niepowodzeniach w klubie na pewno doda mu tu skrzydeł i będzie mu walczyć. Ależ teraz błąd. Boniek, może będzie strzał z pierwszej piłki. Ależ mógł podawać. Mógł podawać, to taki teraz błąd był. Ależ to był błąd teraz drużyny z Urugwaju. Może teraz jeszcze raz. Polska nie. Suarez, no cofnijmy się. Cofnijmy się, dajmy im trochę rozegrać. Ależ tutaj teraz świetnie Glik. Ojojoj, Suarez już w polu karnym. Suarez broni. Ależ teraz bramka Valverde. Szkoda, bo znowu musimy my strzelić bramkę, żeby ten wynik gonić. 55 minuta meczu. 2-1. Ale szkoda. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. No dobra. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Będziemy faulu, szkoda. Ale już szybko odzyskują Polacy. Teodorczyk. Ajajaj. Była szansa. Cavani do Suareza. On ma na pewno szybkość. Dałby radę przepchnąć obrońców. Ale teraz błąd naszych obrońców. No i tu Wojtek Szczęsny już na posterunku. Bardzo dobrze. Zieliński. Boniek. Elegancko do Teodorczyka. Teodorczyk. Odpychany, ale tutaj utrzymaliśmy się przy piłce. O Jezu, nie wierzę w to, no szkoda, nie będę tego komentował. Ale teraz wyżej teraz pressingiem może, panowie. Troszkę wyżej w pressingu. Goni tutaj, już jest blisko Pazdan, no nie... Raczej tu nic nie będzie. Pazdan, on musi tutaj odebrać piłkę. Dobrze, jest rzut rożny, ale my zmienimy jakiegoś zawodnika, o ile jeszcze mamy jakąkolwiek zmianę.
Może niech wejdzie sobie za Zielińskiego Grosicki. Nie, już nie mamy zmian, dobra. Trzy zmiany, jednak w meczu towarzyskim nie mamy więcej liczby zmian. 66 minuta meczu, rzut rożny dla Urugwaju. No i spokojnie. I teraz Teodorczyk. On nie ma szybkości. Nie ma co się oszukiwać. Ale się udało jakoś. Nie stracić tej piłki Krychowiak, no tutaj szkoda. Sanchez, oni jakoś z tej... spod tego pressingu zdołali wyjść, ale tutaj Krychowiak, super. No i do Roberta. Ale tutaj teraz ładnie obrońca się zachował. I nie dochodzi ta piłka. Rodriguez. Caceres, oj, teraz Suarez, no jego tak łatwo nie ogramy. I tutaj świetnie Zieliński. Błąd, to był błąd. Ale jakoś bez konsekwencji, no strzały 9-10 dla Urugwaju. Nie, ma dużej przewagi w tym elemencie. Uj, teraz Wojtek Szczęsny. Jest, udało się, Suarez nabity i od bramki Wojtek Szczęsny. Teraz Krychowiak. Spokojnie, teraz rozegrać panowie tą akcję. Oj, teraz Zbyszek Boniek. Uj. Ale już wybita piłka. No i teraz, czy by się udało jednak do niej dojść? Nie udało się. Suarez, no i teraz piękna piłka do Cavaniego. Cavani co zrobi? Nic nie zrobił. Bardzo dobrze. Lewandowski przy piłce. Robert Lewandowski. Nieźle się rozumie z Zbyszkiem Bońkiem, ależ teraz błąd. No może dojdziemy do tej piłki? Chyba tak, chyba się uda. Dobrze, spokojnie panowie. Robert. Do Zbyszka Bońka, ale chyba jednak to się nie uda. Nie udało się, tak jak myślałem. Szkoda, Cavani. 81 minuta spotkania. Dobrze. Nie było tam ręki. Przez chwilę wydawało mi się, że jednak będzie, ale nie wykorzystaliśmy swojej szansy. Już Cavani. No do tyłu jednak spokojnie rozgrywają. Vecino już do Rodriguez'a. Rodriguez do Suarez. Oj, wiele mieliśmy teraz szczęścia. Zbyszek Boniek, dobrze. I Teodorczyk, i Błaszczykowski, Kuba. Spokojnie teraz panowie, to już ostatnia, jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu. Błaszczykowski ograny jak dziecko, no szkoda, mimo wszystko należał się Kubie brawa, ale tego już nie możemy przegrać. Tej piłki nie mogliśmy przegrać i tak też się dzieje, że jednak nadal ją mamy. Boniek. Oj, co za ślisk. Tutaj już Boniek ograny mimo wszystko. No i szkoda, teraz Suarez jest szybki, Suarez. Ale byłaby bramka, ale jednak obok Gonzalez. Ależ mieliśmy sporo szczęścia. Troszkę jednak eksperymentalny skład. No i dobrze teraz. Lewy. Ach, zadrżałem przez moment, myślałem, że może jakiś rzut karny, może coś innego, ale nie, 2-1, koniec tego spotkania. Wielka szkoda. Jednak przegrywamy po dobrym w sumie meczu. Przegrywamy 9-13 w strzach, posiadanie piłki na naszą korzyść, ale nie udało się. Ja Was oczywiście żegnam do następnego spotkania, do następnego meczu. Widzimy się oczywiście w meczu z Meksykiem, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć, trzymajcie się, na razie.